Więc pamięta. Co robić? Pojedziesz tam i przekupisz go, żeby milczał. Dobrze. Coś jeszcze? Na razie to wszystko. Proszę pana. Boję się. Wytrzymasz. Jesteś pierwszy raz w Meridzie? Tak. To niedaleko od Zaci. Jak twoja siostra poznała Alejandra? Na wakacjach w Cancun. Spodobała mu się i zaczął ją odwiedzać. Idę do domu. A ja sprawdzę, jak się miewa Alejandro. Nie wstawaj. Do zobaczenia. Twoja żona mnie nie lubi. Raquel nie lubi nikogo, a najbardziej Alejandra. Może przejedziesz się ze mną zobaczyć miasto? Dobra. Ładnie się goi. Nie potrzebujesz bandaża. A co z zanikami pamięci? Pójdę na badania do szpitala. Jak chcesz. Wiecie, to dziwne. Co? Nic. Coś jeszcze? Pójdę już. Jutro czekam w szpitalu. Dzięki za wszystko. Odprowadzę cię. Gdzie jest moja żona? Nie wiem, ale mogę jej poszukać. Przysłać ją? Nie. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest. To Maura. Spotkałam ją na pogrzebie. Kim jest? Jedną z kochanek Alejandra. A ma ich więcej? Jasne. Ożenek nie zmieni jego nawyków. Alejandro! Witaj. Mam uszkodzone żebro. Głowę chyba też. Mocno się uderzyłem. O co chodzi z tym ślubem? Po prostu się ożeniłem. Mówisz o tym tak spokojnie? A jak mam to zrobić? Nie udawaj, że nie rozumiesz. Ty i ja. Było miło, ale nie rozmawialiśmy o małżeństwie. Prawda? Nie widziałam takiej potrzeby. Czasem czyny znaczą więcej niż słowa. Seks nie oznacza obietnicy małżeństwa. Gdyby tak było, wyszłabyś za mąż dawno temu. Wybacz, nie chciałem być niemiły. Co ty w niej widziałeś? Poznałaś ją? Tak. Nie sądzisz, że jest ładna? Siadaj. Zakochałeś się? Chyba tak, i dlatego się ożeniłem. Kiedy ją poznałeś? Kilka miesięcy temu. Dlaczego wziąłeś ślub po kryjomu? Wstydziłeś się? Dlaczego nikomu nie powiedziałeś? Próbowałeś ją najpierw nauczyć ogłady? Jeśli nie lubisz Marii José, to nie przychodź do mojego domu. Wyrzucasz mnie? Skądże? Ale jest moją żoną i masz ją tak traktować. Oczywiście. Zaczekaj. Pozwól. Znasz Maurę? Owszem.
Pójdę do Raquel. Dobrze, że lepiej się czujesz. Wypraw imprezę, by uczcić małżeństwo i szczęśliwy powrót. Oczywiście. Odprowadzę cię. Kiedy impreza? Dam ci znać. Kup żonie jakieś ciuszki, żeby wszyscy traktowali ją należycie. Dzięki za troskę. Do widzenia. Na razie. Maria José jest w ogrodzie. Z siostrą? Nie, z Bruno. Dziękuję. Dlaczego przyszłaś na górę? Wiesz, że jesteś bardzo dziwna? Nie zachowujesz się przy mnie swobodnie. Dlaczego? Nie wyglądasz na dziewicę, która właśnie opuściła klasztor. Chcę rozwodu. Już mówiłaś. Ale chcę wiedzieć, skąd ten pomysł po jednym dniu małżeństwa. Byłem dla ciebie zły? Nie o to chodzi. Proszę. Myślałam, że pochodzimy z tej samej klasy społecznej. Nie wiem, dlaczego cię okłamałem. Powiedz mi. Co? Wszystko. Co myślisz i czujesz, czego się boisz? Nie. Wiem, dlaczego się z tobą ożeniłem. Bo jesteś czarująca. I masz słodkie, czułe spojrzenie. W oczach widzę twoją duszę. Nie chcę. Dlaczego? Jesteś moją żoną. Pobraliśmy się z miłości, prawda? Przepraszam. Dlaczego nie zapukałeś? Fernando czeka w gabinecie. Trzeba było przysłać lokaja. Jesteś kurierem? Nie było cię w sypialni, więc przyszedłem tu. Wynoś się. Zabraniam ci tu wchodzić. To nic wielkiego. Zakłócasz mi prywatność w moim domu. To także mój dom. Mogę cię wyeksmitować. Jeszcze porozmawiamy. Alejandro. Jak się czujesz?
Dobrze. Przyniosłem dokumenty do podpisu. Musimy ogłosić, że żyje. Zrobiłem to rano. Rozmawiałem z redakcjami gazet, żeby zamieścili krótkie notatki. Nie chcę afer. Co robiłaś z nim w łóżku? Idź stąd. Pytałem o coś. Nie twoja sprawa. Co ci powiedział? Odejdź, bo zacznę krzyczeć. Nie pozwól mu się dotykać. Nie masz prawa mi nic wypominać. Ty mnie w to wrobiłeś. Mówiłem ci. Gadaj, co chcesz. Ale twój brat myśli co innego. Jeśli tu przychodzi, nie powstrzymamy go. Mam dość ciebie i wszystkiego. Spodobał ci się, prawda? Ty ladacznico.